kobieta powinna być damą w każdej sytuacji, zarówno w salonie, jak i w sypialni. Tak. Cześć. Cześć. Chciałam, żebyś mi coś doradziła. A dobrze, mogę ci poradzić. Porady to jest moja specjalność. Właśnie napisałam taką myśl. Posłuchaj. Kobieta powinna być damą w każdej sytuacji, zarówno w salonie, jak i w szkole. Nie? Nie bardzo, co? O, faktycznie. Muszę nad tym trochę popracować. O co chciałaś zapytać? Idziemy dzisiaj na demonstrację i nie wiem, w co się ubrać. Matko, na demonstrację? Żeby cię tam nie zaaresztowali albo nie pobili. Boże, sama mówiłaś, że kiedyś chodziliście z tatą na demonstrację. Ja też bym chciała. Co, no dziecko, ale przecież myśmy walczyli o wolność. Raz jak ojca goniło ZOMO, to zniszczył sobie spodnie. A to były dżinsy z Peweksu. Ty nawet nie wiesz, co to Peweks, co? Mamo, to jest demonstracja pokojowa. Idziemy walczyć o równouprawnienie kobiet. No dobrze, tylko nic nie mów ojcu, bo on chętnie walczyłby, ale o równouprawnienie mężczyzn. Jeszcze rozpędzi tę waszą demonstrację. Ty pewnie uważasz, że kobieta powinna siedzieć w domu, zajmować się dziećmi, mężem, robić zakupy, sprzątać. A ty uważasz, że ja nie powinnam zajmować się mężem i dziećmi? Ty to co innego. Ciebie to nie dotyczy. Aha. A dlaczego mnie to nie dotyczy? Co? Bo ja nie jestem kobietą? Nie, no jesteś. No, to kamień z serca. Ale przede wszystkim jesteś naszą kochaną mamą. No jeżeli kochaną, no to już niech będzie moja krzywda. Ale w końcu nie powiedziałaś mi, w co mam się ubrać. Słuchaj, Majka, ja uważam tak, że taka demonstracja jest naprawdę bez sensu, ale jeżeli ty już musisz na nią iść i musisz się w coś ubrać, no to raczej zademonstruj swoją kobiecość, no. Te sufrażystki, to one były jakieś takie bardzo męskie, może na tym polegał błąd? Masz rację. Założę mini, bluzkę z dekoltem i jakieś buty na wysokim obcasie. No ale nie przesadzaj, to ma być poranna demonstracja, a nie wieczorowa, jak sądzę. Nie przesadzam. I do tego taki ostry, drapieżny makijaż. Idziesz na randkę? Jak na zwykłą, to za bardzo się plindrzysz. Kiedy wy w końcu przestaniecie podsłuchiwać i podglądać? Nigdy. To przynajmniej jest szczere. Nie idę na żadną randkę, tylko na manifestację i będę manifestować również w waszym imieniu. Czyli że co? Bo jak w naszym imieniu, to powinnaś nam zapłacić. Nie musi być tak dużo. Może, co zapłacić? Ja idę walczyć o wasze prawa, ciemne kobiety. Znowu się czepia kolorowych małpajen. Idę walczyć o równouprawnienie kobiet. Żeby wam było łatwiej w życiu i muszę się ubrać tak, żeby było widać, że jestem kobietą. A co nam przyjdzie z tego równouprawnienia? Nie będziemy musiały chodzić do szkoły? Wy nic nie rozumiecie. Tutaj chodzi o to, żeby kobieta miała takie same prawa jak mężczyzna. I o to trzeba walczyć, demonstrować, bo inaczej będziecie popychadłami na całe życie. A kto to jest popychadło? Popychadło? To jest kobieta, która musi we wszystkim słuchać mężczyzny i odwalać za niego całą czarną robotę. Oj, to ja nie chcę być popychadłem. Ja też. No, i właśnie dlatego idę na tą manifestację, żebyście nie musiały być. I jak wyglądam? Super. Dobra, dziewczynki. O, jaki piękny makijaż. Śmiały i ekstrawagancki. Taki właśnie mężczyźni lubią najbardziej. Dzień dobry, bo my będziemy walczyć, żeby nie być popychadłami. No bardzo słusznie, bardzo słusznie. Tylko wiecie co? Pamiętajcie, nie walczcie o równouprawnienie. Równouprawnienie jest bez sensu. To jest dobre dla kobiet bez pozycji. Kto przyszedł? Pani sąsiadka, ta co mówiła, że jest... Dlaczego równouprawnienie jest bez sensu? Bo równouprawnienie zakłada, że mężczyzna i kobieta są sobie równi. A przecież to nieprawda. W przyrodzie samica odgrywa nieporównanie większą rolę niż jakiś tam samiec. To o kobietach pisze się wiersze, śpiewa piosenki, maluje się je. Kurczę. Ale fajnie. Chyba dobrze, że jestem kobietą. Znaczy, będę kobietą. Mężczyzna jest po to, żeby służyć kobiecie, spełniać jej zachcianki
i zachwycać się jej urodą. Oczywiście może też zachwycać się jej rozumem, ale to nie jest obowiązkowe, to jest fakultatywne. Dzień dobry. Dziewczynki, matko kochana, co wyście się tak wypacykowały? Szybciutko do łazienki umyć buzię, ale Majka wam da, jak wróci, zobaczycie. To co? Rozmawiałyśmy o stosunku mężczyzna-kobieta, no wie pani. No właśnie, tylko ja tyle razy panią prosiłam. To są naprawdę jeszcze zupełnie małe dziewczynki. No małe, małe, ale chyba powinny wiedzieć, że mężczyzna jest po to, żeby służyć kobiecie i zachwycać się jej urodą. No one już na pewno będą umiały nakłonić swoich mężczyzn do służenia. Oto jestem zupełnie spokojna. Może kawę zrobię? Nie, nie, nie. Ja tylko na chwilkę. Czy mąż jest w domu? Mój? Mąż? Nie. O tej porze to zwykle go nie ma. Szkoda. Hmm? Ja tak potrzebuję mężczyzny. A Jędrula gdzieś pojechał. A ten mężczyzna, przepraszam panią bardzo, to do czego jest pani potrzebny? Kran mi się zepsuł. No masz. Tak, a pan Jacek powiedział, że zna się na wszystkim. Tak? Tak powiedział? Mhm. No tak, tak, tak. Wie pani, on się zna na wszystkim, tak. Tak, tylko tak bardziej teoretycznie, wie pani. Jak przyjdzie z pracy, to będzie bardzo zmęczony, będzie się musiał położyć. Potem będzie musiał wypić kawę albo piwo. Potem będzie przez pół godziny narzekał, że wszystko jest na jego głowie. I może tak koło północy, wie pani, to zabrałby się za ten kran, ale zaraz by stwierdził, że nie ma odpowiedniego narzędzia i wszystko by odłożył do jutra. No to co ja mam zrobić? Przecież ja nie mogę tak długo czekać. A wie pani, a obok to jest zakład hydrauliczny. To może pani tam spróbuje, co? A wie pani, że ja o tym nie pomyślałam? No rzeczywiście. No. No, pani to jest taka praktyczna. No to do widzenia. No. Do widzenia. No bardzo dziękuję. Pa. Pa. Bo jak się kran zepsuje, to trzeba wołać hydraulika, a nie cudzego męża. Prawda, Śliniak? No ludzie kochani, nie, ja tak nie mogę. Cały dzień na nogach. Spracowałem się jak dziki osioł. Ani chwili odpoczynku. No nie, ja mam dosyć. Tak, potem zechcesz wypić piwo, prawda? I obejrzeć mecz w telewizji, bo dzisiaj środa. No ale Anusiu, no o co ci chodzi? Wiem, że mam naprawić światło w tej piwnicy. Ale przedtem chciałbym troszkę odpocząć. No a na mecz czekałem cały miesiąc. No o co ci chodzi, Anusiu? Nie, nic. Tylko była dzisiaj nasza sąsiadka Alutka. Kran jej się popsuł. Ale powiedziałam, że ty po pracy zawsze jesteś taki zmęczony. Poza tym ten mecz. No ale sąsiedzka pomoc to jest zupełnie co innego. Nawet nie wypada odmawiać, bo powiedzą później nieuczynny jakiś taki, wiesz. Nie, Lesz, ja poradziłam jej, żeby poszła do hydraulika, nie, jak jej się kran zepsuł. Anusiu, to jest nie w porządku. No sąsiedzka pomoc niby nic wielkiego, ale to właśnie buduje tę naszą małą społeczność. Mhm. Umacnia więzi międzyludzkie, prawda? Mhm. Wiesz co, jak ty przerwałeś swój odpoczynek, to wiesz co, pójdź i napraw jednak to światło. Mhm. Dzięki temu członkowie naszej małej społeczności nie będą się przewracać na schodach. Słuchajcie, chodźcie szybko, zaraz będę w telewizji. Ty widziałaś przed chwilą to samo, co ja? No, to jest nasza najstarsza córka, Majka. W tym roku zdaje maturę. No wiem, że najstarsza i że Majka, ale przecież umalowana i ubrana jak... ta upadła kobieta jakaś. Jacunia, skąd ty możesz wiedzieć, jak wygląda upadła kobieta? Ty jej nie broń. Uważasz, że to jest w porządku? Wiesz, nie wiem, czy to jest w porządku. Ona była na jakiejś manifestacji i walczy o równouprawnienie. Jakie równouprawnienie? No nie mów, że kobiet, bo mnie szlak nagły trafi. No i co? No i co? Jest! Gdzie Majka? Jest! Wycięli mnie. No, rolnicy byli ważniejsi, prawda? Jakieś ziarno, ziemniaki, marchewki, warzywa, owoce. O!
Brałyście moje kosmetyki. Kurczę, ale się przestraszyłam. A skąd wiesz, że to my? Może to nie my, tylko ktoś inny. Nawet jeżeli ktoś inny używałby mojego kremu, to nie wymazałby całego słoiczka, ani całej szminki, ani wszystkiego! Majka, a jak się walczyło to równouprawnienie? Bo my byśmy też chciały. No i występować w telewizji. Pani sąsiadka powiedziała, że to całe równouprawnienie jest bez sensu. Że kobieta ma dominować, a nie robić to, co faceci. Chcecie mnie zagadać, tak? No co ty, Majka? My naprawdę nie chcemy być tymi... zapomniałam. Popychlami. Popychadłami. Ja bym chciała zostać prezydentem. A ja marszałkiem senatu. No jesteście jeszcze małe, to mogłybyście zacząć od czegoś skromniejszego. Na przykład od pozycji kobiet w naszym domu. Jakiej znowu pozycji? Chodzi o to, czy kobiety w naszym domu są ważne i doceniane. Mogłybyście na przykład poprosić mamę, żeby zamienić się z chłopakami na jeden dzień obowiązkami. Niech zobaczą, jak to trudno być kobietą. Super. Filip, wiesz, co dziewczyny wymyśliły? W jakąś durnotę. No, chcą jutro zrobić zamianę i robić w domu to, co my, a my będziemy robić to, co one. Mówiłem, że durnota? No, a najgorsze, że ciocia o tym wie i się do nich przyłączyła. Jak to się przyłączyła? Do czego się przyłączyła? No, do tego pomysłu. Kurczę, no i co teraz będzie? No normalnie, my będziemy sprzątać i gotować, a one to, co my. Ale my jutro mieliśmy iść do kina. A tata wie o tym głupim pomyśle? Chyba nie, ale wujek się już położył i pewnie śpi. Dzień dobry. Cześć, Śliniak. No, ale się krzątacie, aż miło popatrzeć. Mleczko zdaje się przypalone trochę, a nic nie szkodzi, ja i tak nie lubię mleka. Nikt nie lubi. Tylko na tym stole tak trochę biednie. Co biednie? Dietetycznie. Nic się nie martwcie, chłopcy. Ja w tym domu jestem przez kobiety karmiony wyłącznie dietetycznie. Co drugi dzień serek. I właśnie dzisiaj wypada ten co drugi dzień. Tej wersji się trzymamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że przygotowaliście nam pyszne śniadanko. No, pyszne i zdrowe. Takie samo jak my dostajemy. A ile w tym serku jest mikroelementów, ile witamin? Tablica Mendelejewa razem z aneksem. No, a białko z sera jest łatwo przyswajalne. Właśnie. Trochę mało tego sera. Bo Majka wstała wcześniej i zjadła, a resztę kanapek wzięła na drugie śniadanie. Dla całej klasy chyba. Musieliśmy przez nią wszystko od nowa robić. Ale w sobotę przecież nie ma lekcji. Ale co, Majka ma jakąś zbiórkę szkolną, czy co? To Darek przyniósł się do jej klasy. Darek? Tak. A dlaczego? No bo widziałem, jak dzisiaj rano podjechał na skuterze. A kto Majce pozwolił jeździć na skuterze? No od razu jeździć, Jacek, wiesz, może podwiózł ją po prostu na miejsce zbiórki, ale to mleko przypalone... Pyszne. Nie. Na miejsce zbiórki, a przypalone mleko jest lepsze na trawienie. A dlaczego? Bo zawiera więcej węgla, a węgiel jest lepszy na trawienie. Aha, no faktycznie, faktycznie. Jacek, dasz mi dzisiaj samochód? Możesz powtórzyć, kochanie, bo chyba się przesłyszałem. No mówię do ciebie, żebyś dał mi dzisiaj kluczyki do samochodu i kartę wozu, bo my z dziewczynkami idziemy do kina. No, ale do kina chodzi autobus. Mogę wam bilet kupić. Ja potrzebuję samochód, biorę do pracy, no. Ale do twojej pracy ja nie wiem, to też chodzi autobus. No, ja ci mogę dać bilety, nawet ulgowe. Jacek, no. Ja mam przecież prawo jazdy. Masz prawo jazdy? Masz, wujku, to są ulgowe. Jak skasujesz dwa, to będzie jak normalny. Kasujesz z tej strony. Tym? No to co? Słuchajcie. Sens jest za 2 godziny, to my wrócimy, Jacek, koło 3. Dla was obiad jest w lodówce. My zjemy coś w mieście, może jakąś pizzę, co dziewczynki? No. A wy przygotujcie na podwieczorek jakieś ciasto. No. Tak. Najlepiej szarlotka. Dobra, Jacek? Szarlotka. Może benzyny nie ma? To może się zepsuł? No nie wiem, nie wiem. Poczekajcie, zaraz zobaczymy, co tutaj się w ogóle dzieje. Co to jest? Co to jest? Czekaj, a to jakieś przewody. Matko, no ty zobacz, jakie to są brudne przewody. No, nie wiem, nie wiem. Wszystko jest, ale wszystko jest brudne. Więc pojedziemy tramwajem. Aha, znaczy ktoś jest. Wszystko w porządku? No tak. Znaczy, nie, nic nie jest w porządku. Cichosz. Aha, włamanko jakieś czy coś więcej? Jakie włamanko? No, cisza grobowa, garaż otwarty, samochód rozbebeszony, to co to niby jest?
To jest bardzo romantyczne. To znaczy, ja zauważyłam ten samochód i te drzwi. Tak. A pani Ania mnie nauczyła, że zawsze trzeba się zwracać do fachowca. No to zwróciłam się do policji. Bardzo słusznie, bardzo słusznie. My nie lekceważymy sygnałów od ludności. Ale proszę do mnie ludność nie mówić. Przepraszam, oczywiście naturalnie pani nie jest ludność. Pani wybaczy, tak mi się tylko nienaturalnie wymsnęło. A co się stało? Dzień dobry. Jak to co się stało? No co się stało? No myśleliśmy, że coś się stało. Że może złodzieje jacyś... No kradzież na razie nie, ale usiłowanie morderstwa to tak. Pan zostawi ten pistolet. Filipowi chodziło o to, że jesteśmy sami, no i musimy prowadzić cały dom, no. I to nas dobija. Aha, to takie usiłowanie, no. No ale to bardzo dobrze, to bardzo dobrze, to się wreszcie czegoś nauczycie. Co się robi, jak przychodzą goście? No? Robi się ka? Kawały. Ty mi tu głupiego nie udawaj, kawę się robi, kawę. A, kawę bardzo chętnie. Mała, czarna, bardzo mocna. Taka mocna jak pocałunek wampira. Mama pije inny gatunek. No dobra, już trudno, zrobimy tę kawę. Silniak, chodź. A ja to raczej z mleczkiem bym wolał. Dobrze, z mleczkiem. Pocałunek wampira z mleczkiem. Tylko zabić się można. To długo macie sami ten dom prowadzić? No, cały dzień. Dziewczynom coś odbiło i namówiły mamę. Teraz my musimy sprzątać i gotować. My, znaczy faceci. Tylko, że wujek zaraz sobie załatwił nocną zmianę, więc padło na nas. No. A one we trójkę poszły do kina. Na jakiś głupi film o miłości. A jak wrócą, to ma być podany pod wieczorek, a mieszkanie sprzątane na błysk. No to widocznie mamusia chce wam udowodnić, że tylko ona wszystko potrafi. No, jeszcze ciocia kazała upiec nam ciasto. Nie wie pani przypadkiem, jak się piecze ciasto? Upiec ciasto? To jest absolutnie fascynujące samemu. A jakbyś się kran zepsuł, to co byś zrobił? No, naprawiłbym. No, naprawdę. Ale jakbyś nie potrafił? To bym wezwał hydraulika. I bardzo słusznie. Więc co należy zrobić w tej sytuacji? Ja wiem! Wezwać cukiernika. Nie no, do jednego ciasta to chyba raczej nie. Wiecie co? Mam pomysł. Pan pojedzie po ciasto do Bristolu. Ja tam mam otwarty rachunek, więc proszę podać tylko moje nazwisko i niech pan jedzie na sygnale, bo mogą być korki. Jak to, pani Olu, na sygnale? Po ciastka na sygnale? Przecież moi przełożeni, jakby się dowiedzieli, to by mi dali popalić te... Proszę nic nie mówić, to się nie dowiedzą. Ach, no ale ja tak nie mogę, no przecież tak, to... A ja zajmę się myciem okien, sypaniem dywanów, no i resztą porządków. Woli się pan zamienić? Sypaniem dywanów, tak? Nie, to... To ja pojadę. No to teraz raz, dwa, posprzątamy. Halo? Pani Tatiana? Niech pani przerwie pracę u mnie i wpadnie do tego domu naprzeciwko. Tak. I pani Masza też niech przyjdzie. Obie się tu przydać. No. Widzicie, chłopcy? Jak człowiek chce i nie boi się pracy, to wszystko może. Ale pani Alu, my nie mamy pieniędzy, żeby za to zapłacić. Nie szkodzi, to i tak idzie w koszty firmy. Tylko nie wolno wam powiedzieć, że to nie wy sami. A jutro mi powiecie, jaką minę zrobiła mamusia po powrocie z kina. Zawsze taka dzielna, wszystko na jej głowie, cały dom, pięcioro dzieci. No, to znaczy, ja chciałam mamusi zrobić przyjemność. Ojej! Chłopaki, przyznajcie się, zamówiliście to znowu w restauracji. Jak ojciec będzie musiał zapłacić rachunek, to zrobi piekło. Nie będzie żadnego rachunku. Myśmy to zrobili sami. No dobrze. Wzięliśmy ciasto. Szarlotkę z wiśniami, a drugą ze śliwkami. Z wiśniami to nie jest szarlotka. Ty się nie mądrzyj. My chyba lepiej wiemy, cośmy piekli. W zasadzie to szarlotka jest z jabłkami.
ale jak wam wyszła już z wiśniami i ze śliwkami, to bardzo dobrze. Chłopcy! A ja nie wiedziałam, że wy umiecie piec ciasto. No, myśmy właściwie też nie wiedzieli. No, odkryliśmy w sobie talent i to całkiem niedawno. Bardzo ładnie rozwinęliście się podczas dzisiejszego dnia. Majko mówiła, że sobie nie poradzą, no. I że jak chłopaki nie dadzą sobie rady, to od tamtej pory będą nas szanować. To teraz nie będą? Ale wymyślił durnotę. Szanuję. Filip chciał powiedzieć, że chłopcy i tak was szanują, prawda, Filip? No, tak, tak, oczywiście. Jak pozmywają? Pozmywacie? No to załatwione. No, szkoda tylko, że wujek będzie musiał po nocy wracać autobusem. Wiesz, ja zaraz do wujka zadzwonię i powiem mu, że samochód uszkodzony i drzwi do garażu się nie zamykają, to ty zobaczysz, jak autobus potrafi szybko jeździć. Matko, kochana, dziecko, co się stało? Nic. Jak to nic? Widzę przecież. Gdzieś ty była? No, wycieczce. Tylko niepotrzebnie wcześniej mówiłam Darkowi o tej całej demonstracji i równouprawnieniu. Potem popsuł się skuter i on powiedział, że jak tak bardzo chce tego równouprawnienia, to powinna mu pomagać naprawiać ten skuter. Długo? Chyba ze 4 godziny. Już muszę porozmawiać z tą naszą sąsiadką o tej jej koncepcji równouprawnienia. Wydaje mi się znacznie sensowniejsza. O! No widzisz, śliniak.